Święta Zmartwychwstania Pańskiego to zwycięstwo życia nad śmiercią, nadziei i wytrwałości nad cierpieniem. W tych ostatnich tygodniach tak bardzo doświadczamy, że tego zwycięstwa jest nam potrzeba. Jednocześnie ten obecny trudny czas to okazja, żeby głębiej przeżyć te święta wielkanocne, bardziej doświadczyć istoty tych świąt, ale to też dobra okazja, abyśmy pomyśleli nad pewnymi dobrymi pomysłami, inicjatywami, również dotyczącymi naszej małej ojczyzny, tak, żeby mogły one służyć dobru wspólnemu, jak wrócimy już do normalnej sytuacji. Jednocześnie ten czas świąt to okazja do solidarności. Solidarności polegającej na przestrzeganiu ograniczeń, nakazów, które są wdrożone dla naszego wspólnego dobra, w takim duchu współodpowiedzialności jeden za drugiego, ale solidarności również polegającej na tym, żeby dostrzec drugiego człowieka, tego, który z uwagi na obecną sytuację może przeżywać trudne chwile i starać mu się pomóc. Niech mimo wszystko będą to święta pełne dobra, radości, szczęścia, rodzinnych relacji i zdrowia. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich mieszkańców gminy Powidz, osób, które tutaj spędzają swój czas ze względów zawodowych czy turystycznych. Wszystkiego dobrego.